Dokładnie tydzień temu, 1 października, mieliśmy pierwszy, można powiedzieć, w tym sezonie jesienno-zimowym przypadek hipotermii głębokiej. Trafił do nas pacjent przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego z temperaturą głęboką wynoszącą 22,4 stopnia Celsjusza. To jest bardzo ciężka hipotermia, taka, która u większości chorych oznacza nagłe zatrzymanie krążenia. Ten pacjent był co prawda nieprzytomny, niestabilny, ale nie doszło na szczęście do tego momentu i tutaj sprawnie wysunął podejrzenie hipotermii głębokiej zespół ratownictwa medycznego, który dysponuje teraz termometrami pozwalającymi na pomiar temperatury na błonie bębenkowej. My zweryfikowaliśmy to podejrzenie za pomocą naszej aparatury, specjalnego termometru, który wprowadzamy do przełyku i niezwłocznie rozpoczęliśmy leczenie, monitorując tego pacjenta, bo takie leczenie jest wielogodzinne. Stopniowo wyprowadza się pacjenta z hipotermii głębokiej, żeby nie doprowadzić do zaburzeń ze strony układu krążenia. No i w tym wypadku finał był szczęśliwy, bo udało nam się tego pacjenta skutecznie ogrzać i powrócił on ostatecznie do domu. To był pacjent wpisujący się w statystyki, bo większość pacjentów z hipotermii miejskiej, tych, którzy są transportowani z mieszkań, to są osoby w wieku 60-80 lat. I to był pacjent właśnie 60-paroletni, obciążony chorobami przewlekłymi. Szybciej są wychwytywane osoby znajdujące się na zewnątrz, osoby bezdomne, czy przez przechodniów, czy przez służby miejskie, natomiast duży problem, jeśli chodzi o hipotermię, dotyczy pacjentów przywożonych z domu. To są często osoby samotne, starsze, obciążone chorobami przewlekłymi, czasem uzależnione od alkoholu czy substancji psychoaktywnych. No i pamiętajmy o tym, że hipotermia to nie jest tylko zanurzenie w wodzie czy środowisko górskie, podgórskie, ale to jednak w większości przypadków jest właśnie hipotermia miejska, która jest stanem zagrożenia życia, mogącym prowadzić do zatrzymania krążenia i tutaj ten czas rozpoznania transferu do nas, do oddziałów ratunkowych ma bardzo duże znaczenie. Jesteśmy tutaj jako szpital kliniczny w Opolu, takim regionalnym ośrodkiem, który prowadzi terapię pacjentów w hipotermii głębokiej, zwłaszcza takiej w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. I jakby to powiedzieć, nasz oddział anestezjologii, kardiochirurgii ma specjalne do tego urządzenia, które powodują, że takich pacjentów ogrzewa się systemowo. Dzisiaj było przykładowo 4 stopnie, prawda? No to już jest temperatura jak najbardziej gdzieś tam u pacjenta na przykład zastanego gdzieś w miejscu publicznym, albo nawet dostał udaru i gdzieś tam omdlał w miejscu publicznym i przez te kilkanaście godzin leżał. Ktoś wietrzył mieszkanie i na przykład pośliznął się, złamał kość udową i nie jest w stanie na przykład zamknąć tego okna, a temperatura powietrza w nocy w nieogrzewanym mieszkaniu potrafi spać do kilkunastu stopni, prawda? Więc jest to też możliwa przyczyna hipotermii. 2-3 dni leżenia z złamaną nogą w domu jest dla niego bezpośrednim stanem zagrożenia życia. Jeżeli znajdziemy takiego człowieka gdzieś tam w miejscu publicznym, czy nawet w takim domu, starać się go nie poruszać gwałtownie, bo też poruszanie gwałtownie takiego pacjenta powoduje uruchomienie tej krwi, która jest na obwodzie i może ona pójść tak jakby na krążenie centralne i spowodować zatrzymanie krążenia, o ile jeszcze ono nie nastąpiło. Więc staram się tego pacjenta mało ruszać, ewentualnie usunąć z niego, jeżeli ma mokrą odzież i ogrzewać go biernie, prawda? Ale w pierwszej kolejności trzeba jednak wzywać służby.